siema mordo i w sumie jak to zobaczyłem, to miałem w głowie taki jeden popularny tekst. Tego nikt się nie spodziewał. Mianowicie dzisiaj o tym, że maturzyści pisali overs na rozprawce. Ale mordo, zanim przejdziemy do tego filmu, bardzo bym cię prosił, żebyś oglądał ten film do końca, bo na pewno się uśmiesz lub chociaż uśmiechniesz. I chciałbym pod tym odcinkiem pobić rekord, także mordo, każda osoba, która widzi ten film, jak wystawi łapeczkę w górę oraz napisze dowolny komentarz. Ja na każdy komentarz postaram się odpowiedzieć, także od razu zjeżdżaj tam na dół sobie kciuka w górę, bo chciałbym pod tym odcinkiem właśnie pobić rekord, żeby go jak najwięcej osób zobaczyło. Także są mordeczki, przechodzimy do odcinka. A więc pierwszym tematem rozprawki było: czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie celu? Nie wiem, czy znacie takiego TikTokera jak Pasiek Official, no ale zobacz sobie jego TikToka. Pomogła mi na maturze. A szczególnie Weronika, więc dziękuję ci bardzo. Sytuacja wyglądała tak. Tematem rozprawki było: czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Czytam ten temat i autentycznie mam pustkę w głowie. I myślę sobie: ambicje, 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 ambicje nieskończone, pracuję więcej. I autentycznie nic innego nie mogłem wymyśleć. I myślę, kurde, muszę maturę zdać. Więc jako tekst kultury przywołałem Verse of Hot 16 Challenge. I napisałem, że bardzo znana polska pisarka tekstów muzycznych, Verse of, ma nieskończone ambicje i pracuje więcej. A więc jeden właśnie portal internetowy w swoim artykule zamieścił właśnie wpis o Versów i ekipie. Tutaj macie jeszcze odpowiedź Versów na to całe zdarzenie. Ambicje nieskończone, pracuję więcej. Chcę więcej, robię więcej, staram się ulepszać swoją wersję. Ambicje nieskończone, pracuję więcej. Mi się wróciło do tej szesnastki, zaczęłam sobie ją śpiewać, co jest w temacie, ponieważ zaraz lecę do studia nagrywać nowe nutki do płyty. I mordy, do czego tu doszło, żeby właśnie Wersów i całą ekipę opisywać na motyw. Także mordo, zostaw kciuka w górę, bo chcę pobić rekord, o którym mówiłem właśnie wcześniej. Ja już będę spadł, bo nic ciekawego się na tym YouTube nie dzieje. Jak macie jakieś fajne materiały, to podsyłajcie mi właśnie w komentarzach lub jakieś takie szczegóły na Instagramie. Ja spadam, elo.